9 miejsce drużyna OKS Buda. Zapraszamy w prawo. Najlepszą zawodniczką wśród swojej drużyny z Krukanem została Aleksandra Maćko. Ósme miejsce Lux Sport z kulturą Wybina. Najlepszą zawodniczką swojej drużyny została Zuzanna Osinko. Siódme miejsce, drużyna OKS Kobi Olsztyn 1. Więzeleska Katarzyna, najlepszy zawodnik. Brawo, Basia! Szóste miejsce, Akademia Piłkarska Nowego Rzewu. Najlepszą zawodniczką została w swojej drużynie Stankiewicz Anna. Piąte miejsce Małe Giżycko 2. Najlepsza zawodniczka w swojej drużynie Karolina Zyskowska. Czwarte miejsce Małe Giżycko 1. Najlepszą zawodniczką w swojej drużynie została Aleksandra Stefania. Gratuluję. Trzecie miejsce Mosiek Kęczyn. Zapraszamy całą drużynę tutaj na środek. Trenera zapraszamy też. Zapraszamy też trenera. A trener gdzie się zapodział? Prawo trener! Najlepszą zawodniczką z Kętrzyna wśród swojej została Daria Wołowa. Drugie miejsce OKS Tomin Olsztyn 2. Brawo! Zapraszamy całą drużynę łącznie z trenerem. A kierownik? Kierownik? Jest kierownik też może być. O, kierownik! Ponownie
nie starczy jednego. Najlepszą zawodniczką w swojej drużynie była Aleksandra Holan. Zwycięzcą turnieju została drużyna KKP Stomil Liza Kobolska. Zapraszamy trenera. Na zabicie idziemy. Takie smutne jakieś. No właśnie, nie wiem. No to poproszę kapitana o odbiór. No tak. No, złoto. To było... Gdzie jest 18? Nie, to nie ja. Tam ta szczuplejsza. Dziękuję. Że mnie nie rozewejną? Dobrze, dziękuję. Miło mi. Miło mi. Ale mogę to być ja. Tak? Oczywiście, czemu nie? To następny raz. Okej. Teczek. Najlepszą zawodniczką swojej drużyny została Marta Smolińska. Trenerzy? Dziękuję. Zostały jeszcze odznaczenia indywidualne. Może zaczniemy od króla strzelców. Została nim Magda Seges z Mocy Rutenczy. No, ładny wynik. Gratuluję. Najlepszą kampanię OKS Polka. Brawo Polka! Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Najlepszą zawodniczką turnieju została Ewelina Bartewicz. Przekazujemy ten mikrofon na pana burmistrza, aby zakończył drugi turniej pana burmistrza. Zima co prawda zaskoczyła sportowców, ale wynik jest wynikiem tym turniej siłowy, jak obiecywałem. Dziękuję za udział wszystkim zawodniczkom, trenerom, kibicom. Niniejszy drugi turniej pucharu burmistrza uważam za zamknięty i zapraszamy na kolejny.